Jaworze to miejscowość położona w województwie śląskim w powiecie bielskim, licząca sobie przeszło 6 tysięcy mieszkańców. Z lotu ptaka wyraźnie widać, że jest to miejscowość o wspaniałej lokalizacji. Niewielka odległość od granic z Czechami i Słowacją oraz samo jej położenie na starym szlaku handlowym Kraków-Wiedeń, blisko ośrodków narciarskich Szczyrku i Brennej, dobra komunikacja z Bielskiem i Cieszynem sprawiają, że Jaworze to więcej niż tylko kolejna podgórska miejscowość na Podbeskidziu. Lądujemy, aby bliżej zapoznać się z walorami tego miejsca. Gminę Jaworze charakteryzuje jedyna w swoim rodzaju przyroda. Piękne zarówno zimą, jak i latem widoki. Czyste górskie powietrze, źródła z mineralną, krystalicznie czystą wodą, którą możemy spożywać wprost z ujęcia. Malownicza trasa na Błatnią to główna atrakcja pieszych wędrówek po szlakach otaczających Jaworze. Szczyt Błatnia wznosi się nieco ponad 900 metrów nad poziomem morza. Miejsce to jest warte odwiedzenia, choćby tylko ze względu na krajobraz, jaki ukazuje się oczom turysty podczas przemierzania szlaku. Osoby preferujące nieco mniej aktywne formy wypoczynku z pewnością będą zainteresowane licznymi imprezami organizowanymi w miejscowym amfiteatrze. Do najciekawszych z pewnością można zaliczyć coroczną imprezę pod nazwą Jaworzański Wrzesień. Są to obchody święta plonów połączone z trwającym do późnych godzin nocnych festynem. Amfiteatr jest integralną częścią zespołu pałacowo-parkowego. Jego centralny punkt to zabytkowy pałac otoczony 6-hektarowym parkiem pełnym unikatowych okazów flory. Pomiędzy bujną roślinnością zdrojowej części parku można spotkać pamiątki architektoniczne, pochodzące nawet z XVII wieku. Są one niemym świadectwem dawnej świetności tego miejsca. Nieopodal parku i jego zabytków znajdują się dwa kościoły. Oba pochodzą z XIX wieku. Pierwszy z nich to kościół ewangelicko-augsburski z budynkiem plebanii oraz dawnej szkoły. Drugi to kościół parafialny pod wezwaniem Opatrzności Bożej, obok którego zlokalizowano cmentarz wraz z grobowcami fundatorów obu budowli, rodziny Dannenkur oraz rodu Laszowskich. Na pobliskim wzgórzu Goruszka znajduje się kolejny ciekawy zabytek architektury. Unikatowa glorieta, dawna muszla koncertowa, otoczona stylowymi ławeczkami oraz wyjątkowo rzadkimi okazami sosny czarnej. Roztacza się tutaj aromat olejków eterycznych, wydzielanych przez to drzewo. W samym centrum wyraźnie widać inwestycje poczynione z myślą o odwiedzających Jaworze turystach. Nowe deptaki, powstające w wielu miejscach kawiarnie i powierzchnie handlowo-usługowe, są najlepszym dowodem starań lokalnego samorządu o to, aby turysta mógł podczas swojego pobytu w tej miejscowości jak najpełniej zaspokoić potrzeby, także i te konsumpcyjne. W Jaworzu swoją siedzibę mają również dwie placówki Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego. Oba te ośrodki nastawione są na rehabilitację pourazową oraz na leczenie schorzeń układu ruchowego i dróg oddechowych. Obiekt o dłuższej historii, bo blisko 150-letniej, obecnie funkcjonuje jako szpital opieki długoterminowej. Drugi z nich, z niemal dwukrotnie krótszą historią, wyspecjalizował się w terapii i rehabilitacji dzieci. 500 metrów od centrum Jaworza znajduje się ciekawy obiekt gastronomiczno-ekspozycyjny Skansen. W
Bardzo interesujący jest znajdujący się w nim zbiór zabytkowych przedmiotów gospodarstwa domowego, które jeszcze w początku ubiegłego stulecia spełniały rolę użytkową i stanowiły wyposażenie gospodarstw domowych w tym regionie. Uzupełnieniem tej kolekcji jest powstały całkiem niedawno zbiór zabytkowych radioodbiorników. Najstarsze z nich pochodzą z okresu międzywojennego. Skansen to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów indywidualnych oraz przez zorganizowane grupy wycieczkowe, bardzo często z przemysłowych regionów kraju. Całość skansenu otoczona jest ogrodem, w którym żyją zgodnie różnorodne okazy zwierząt domowych. Malowniczo położona na granicy terenów rekreacyjnych kapliczka stanowi swoistego rodzaju wrota do dzielnicy Jaworza zwanej Nałężą. Nałęże to las, górskie ścieżki, potoki ze źródlaną, krystalicznie czystą wodą i niczym nieskażone powietrze. To tutaj właśnie dzięki gminnym inicjatywom powstał ogólnodostępny szałas, gdzie strudzony górską wędrówką turysta może całkowicie bezpłatnie odpocząć i spędzić miło czas przy ognisku. O czystości środowiska świadczy najlepiej znajdująca się tutaj hodowla pstrągów tęczowych i źródlanych. Czysta woda i powietrze to gwarancja powodzenia tego typu przedsięwzięć. Hodowca z myślą o turystach przygotował również miejsce, w którym przy szumie kaskad wodospadów można miło spędzić czas piekąc na ognisku ryby o smaku tak doskonałym, jak otaczająca to miejsce przyroda. Niedawno staraniem lokalnych samorządowców powołano do życia Galerię na Zdrojowej. Stanowi ona integralną część ośrodka promocji gminy i zajmuje się organizowaniem wystaw oraz spotkań z ciekawymi osobami. Wszystko to po to, aby urozmaicić życie kulturalne miejscowości. Dużym atutem Jaworza jest baza turystyczna. Na terenie gminy znajdują się nowoczesne ośrodki hotelowe, które oprócz typowych dla siebie usług pozwalają również swoim klientom korzystać z basenów, klubów nocnych, centrów odnowy biologicznej i wszystkich dobrodziejstw spa. Do najlepszych obiektów tego typu możemy zaliczyć hotel Spa Jawor oraz Villę Barbara. Czterogwiazdkowy Jawor zapewnia swoim gościom, poza wyżej wymienionymi atrakcjami, możliwość odpoczynku w pokojach i apartamentach wyposażonych zgodnie z obowiązującymi na świecie trendami. Odwiedzający hotel Jawor swój wolny czas spędzają nie tylko na basenie, jacuzzi, saunie, ale i na zabiegach w Centrum Odnowy Biologicznej. Do dyspozycji gości przygotowano nowoczesne korty tenisowe, na których co roku jesienią w ramach turnieju tenisowego Jaworze Cup zmagają się największe gwiazdy polskiego show biznesu. Uzdrowiskowa historia Jaworza wpłynęła również na charakter drugiego pod względem wielkości ośrodka spa w gminie. Villa Barbara, bo o niej tu mowa, to miejsce, w którym znajdziemy szeroki wachlarz usług związanych z odnową biologiczną, począwszy od zabiegów rehabilitacyjnych, a skończywszy na zabiegach mających dbać o dobre samopoczucie gości. W ośrodku tym znajdują się gabinety masażu i centrum rehabilitacyjne, w którym pod okiem fachowców można zadbać o utrzymanie dobrej formy i kondycji. Turysta, który chce odpocząć w ciszy, blisko natury, może znaleźć w Jaworzu miejsce, które w pełni powinno zaspokoić te wymagania. Jest to gościniec szumny, należący do kategorii gospodarstw agroturystycznych. Znajdują się tu dwie karczmy wybudowane i wyposażone w stylu regionalnym.
za stosunkowo nieduże pieniądze, zarówno turysta indywidualny, jak i zorganizowane grupy, mogą tutaj skorzystać z ciekawych, różnorodnych propozycji kulinarnych. Goście, którzy przyjeżdżają na dłużej, bez problemu znajdą tu nocleg w ciepłych wnętrzach byłej leśniczówki, służącej obecnie jako obiekt hotelarski. Największą atrakcją gościńca Szumny są jednak konie oraz stylowe powozy, którymi można odbywać interesujące przejażdżki po okolicy. Według planów władz gminnych, Jaworze powinno w najbliższym czasie wzbogacić swoją ofertę o kompleks basenów termalnych. Obiekty, które na razie możemy zobaczyć tylko na makietach, już niedługo powinny powstać w rejonie obecnego boiska przy ulicy Zdrojowej. Kilka lat temu odkryto tam bogate złoża wód termalnych o unikatowym składzie chemicznym. Powstanie tej inwestycji sprawi, że Jaworze stanie się jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości na Podbeskidziu. Zapraszamy do odwiedzenia Jaworza. Z jednej strony enklawy spokoju i ciszy, z drugiej zaś nowoczesnego, prężnie rozwijającego się z roku na rok ośrodka turystycznego. Serdecznie zapraszamy do Jaworza.